Mamy majówkę, fajną pogodę, a pan co robi? A pan co robi na wodzie? Wędkuję, łowię szczupaki, bądź się staram. Dawno pan tu odwiedza to miejsce? W Słosinku? Agroturystykę Kaśka? Od 3 lat. Pierwszy raz tutaj przyjechałem 3 lata temu. Jezioro bardzo fajne, sympatyczne. Na pewno miła obsługa, noclegi i bardzo mogę pochwalić jedzenie. Jedzenie? Co dobrego pan tutaj jada? Co dobrego? Szczupaczek na pewno, lin. Ogólnie wszystkie ryby polecam. Węgorz z patelni, rewelacja. Wędzony tak samo. Co jeszcze dobrego tutaj jadłem? Ogólnie no, wszystko mi smakowało. Nie ma czegoś, co bym tutaj jadł i powiedział, że mi nie smakowało. Nasze czyste, lokalne powietrze sprzyja? Sprzyja, na pewno. Rano się wstaje bez większych problemów. Woda, dużo lasów. Dużo lasów? Dużo lasów, mało wiatru przez to jest na jeziorze. Jeśli chodzi o wędkarstwo, to sprzyjające mamy warunki na jeziorze. Niegłębokie, to też jest jakiś plus. Z daleka pan do nas przyjeżdża? Miejscowość nazywa się Raciąż, to jest Płońsk, obok okolica Płońska. 300 km tutaj do was mamy. 300 km, żeby przyjechać do Słosinka i popływać sobie na łódce, połowić rybki? Tak. Specjalnie. Dlaczego? Dlaczego? Fajnie tu jest. A 300 km to nie jest jakaś taka odległość ciężka do pokonania. 4 godziny i na miejscu. Chyba nie jest tak źle. Tym bardziej, że przyjechaliśmy tutaj na 9 dni, to jest 4 godziny drogi. Czyli jak rozumiem, wypoczywa pan tutaj? Tak. Urlop. Urlop z wędką w ręku. Jakie rybki pan ostatnio tutaj złowił? Ja tylko szczupak. Na nic innego nie jestem nastawiony, tylko i wyłącznie szczupak bądź okoń. Tylko drapieżniki. Co do płoci, lina i innych ryb, nie wiem, nie łowię. Ale lina widziałem w tym jeziorze, jak łowili, to pozazdrościć. Jakaś pauza się zrobiła. Co tu więcej mówić? Co? O czym tu więcej mówić? Trzeba przyjechać, zobaczyć. No dobra, co jeszcze takiego ważnego? Jakieś wrażenia, emocje? Wrażenia, emocje, no co, z takich plusów naszych tutaj to mamy, można jako dla zachęcających osób do przyjechania, tutaj jest domek na wyspie, który można sobie wynająć i ma się domek na wyłączność. Domek? Tak, domek na wyspie. O kurde. 4 łóżka, także latem polecam. Miejsce do ogniska jest, nie ma, nawet prąd i jakiś tam można zorganizować. Nie można tam inaczej dotrzeć niż... Tylko łódką. Czas. No, dwa lata z rzędu tutaj na po tamtej ścianie lasu Magam Trophy Ride przeprawowy. Także jeszcze można było podziwiać atrakcje. Jak panowie tutaj ryli lasy. W tym roku nieaktualnie. Niestety, miałem chęć na tym Magam nie być, ale przed wyjazdem tydzień dopiero na stronę wszedłem, zobaczyłem, że Magam odwołany. 300 km. 300? Nie tak dużo, no. W góry ludzie jeżdżą z morza, z gór nad morze i mają dużo więcej, jako się jeżdżą, także z centralnej Polski. Czyli generalnie poleca pan... No przyjeżdżam 3 lata, gdyby mi się nie podobało, to bym jednak te 300 km może w drugą stronę. Wie pan co, bo tak lokalnie ludzie mówią, że tutaj na naszym terenie, mówię o gminie ogólnie, tutaj nic nie ma. A co pan tutaj widzi? Jezioro Słosinko i tu się zamyka. Ja przyjeżdżając tutaj tak naprawdę nie wychodzę poza terenu tutaj jeziora. Ewentualne zakupy w miastku, ale to też tak raczej sporadycznie, bo wszystko tutaj jest to. Jak przyjeżdżam tutaj, to wyjeżdżam jak jedziemy do domu, bo... Z naładowanymi akumulatorami. Po takim wyjeździe to dzień urlopu jeszcze by się przydał dodatkowy, żeby odpocząć po tych rybach. Jednak rano się wstaje, cały dzień nad wodą, wędkarstwo nie jest takie lekkie i przyjemne, jak się wydaje. Cały dzień spinningować to jest co robić. I nieraz bywa tak, że ręce od szczupaków bolą. Jak się trafi na dzień, to są naprawdę wyniki, rewelacja. No. Jakiś rekord? To ci powiem za parę lat. Rekord?
65 cm, nieważony, ale gdzieś tak 2,5 może do 3 kg, więcej na pewno nie miał. 5 miał na zdjęciu, a ważył 2,5 może 3. Czyli to był rekord? Tak, rekord, ale widziałem tutaj zdjęcie szczupaka, który miał, był długości kuli takiej. Jak ktoś nogę złamie, ma kulę ortopedyczną, to takiej kuli szczupak tutaj został złowiony. Także gul skoczył na widok. Jakieś pozdrowienia może dla rodaków z Raciąża? Dla rodaków z Raciąża oczywiście, zapraszam jak najbardziej wszystkich do Słusinka. To 300 km, tak. Niedaleko. Zbiornik paliwa w zupełności wystarczy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia.